Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam rama pick-upa 1500 z 2020 roku, jak zawsze u nas z instalacją gazową. Chcecie zobaczyć jaką i jak zamontowaną? Zapraszam do oglądania. Ram Pickup 1500, bo tak oficjalnie nazywa się samochód, z nazwy którego już parę lat temu zniknęła nazwa Dodge, ponieważ utworzono nową markę Ram, wyspecjalizowaną tylko i wyłącznie w produkcji pick-upów. Ten prezentowany jest z 2020 roku z silnikiem 5.7 Hemi Mild Hybrid, czyli z elektrycznym wspomaganiem, z odzyskiwaniem energii, które ułatwia starcie tego silnika po zatrzymaniu. Ale nie jest to na tyle ekonomiczny silnik, żeby nie opłacało się założyć instalacji gazowej, czego właśnie dokonaliśmy. Zamontowana instalacja gazowa to BRC Sequent Plug and Drive Plus, którą standardowo montujemy do tych samochodów najczęściej. Oparta na reduktorze typu Genius Max, który jest schowany gdzieś tam na dole. Listwy wtryskowe pod obudową silnika, a sterownik gdzieś tam po lewej stronie. A właściwie nie, mylę się, sterownik jest właśnie tam. A tu dzisiaj tak piękne okoliczności przyrody z widokiem na przełom sudecki, a my kręcimy sobie Dodge'a Rama. Właściwie nie Dodge'a Rama, a Rama. Auto, które dotychczas paliło około 15 litrów benzyny, będzie paliło około 18 litrów gazu. I tak oszczędzi około 50% kosztów, ponieważ 15 litrów benzyny po 5,80, po 6 zł to jest prawie 80 zł, a 18 litrów gazu po 2,80 to i tak wychodzi w okolicach 40 kilku złotych, czyli 50% zostaje w kieszeni. Opłaca się założyć instalację gazową do takiego samochodu, czy nie? Ja uważam, że bezwzględnie się opłaca. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, ile kosztuje taka instalacja gazowa, zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie na dole w opisie. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Dodge'a. Właściwie nie Dodge'a, tylko Rama. Z przyzwyczajenia mówię tak, jak wielu ludzi do tej pory mówi, że jedzie zatankować na CPN albo kupuje sobie Adidasy, myśląc o Nike'ach albo o Reebokach, tylko dlatego, że są to buty sportowe. Dlatego też mówię Dodge, myśląc, że to jest cały czas Dodge, a tu już nie ma nigdzie nic o Dodge'u. Tu jest po prostu Ram. Więc opłaca się czy nie założyć instalację gazową do tego Rama 1500? Ja uważam, że tak, i wszyscy klienci, którzy jeżdżą na gazie, potrafią to docenić i wiedzą, że się to opłaca. Nie opłaca się tylko tym, którzy jeszcze tego nie zrobili i nie wiedzą, że można tak zrobić i że można oszczędzić 50% kosztów. Zapraszam teraz do środka, gdzie pokażę Wam, jak ładnie klient wykończył sobie wnętrze. Ram Pickup to jeden z większych samochodów, jakie trafia do naszego warsztatu. Jest to chluba amerykańskiej motoryzacji i oprócz Forda F-150 jest to najpopularniejszy samochód w Stanach, ponieważ każdy amerykański farmer musi mieć albo F-150, albo Rama. Pozostali konkurencje jak Silverado i inne samochody grupy General Motors wypadły już praktycznie z mody i rządzi tylko Ram i Ford F-150. Wnętrze tego Rama jest bardzo szczególne. Klient we własnym zakresie wykończył go sobie czerwoną skórą i czerwonymi przeszyciami deski rozdzielczej. Co prawda nie ma tego wielkiego, charakterystycznego dla nowego Rama monitora jak w Teslach, ale jest wystarczająco duży, by widzieć nawigację i inne dane z systemu komfortu. Tutaj widzimy bardzo ładną deskę rozdzielczą, analogowo-cyfrową, na której mamy wszystkie niezbędne informacje. A tutaj na dole przełącznik benzyna-gaz, który pokazuje nam właśnie, że przełączył się z zasilania drogiego benzynowego na gazowe, i dioda na górze pokazuje nam na zielono, że jesteśmy już na ekologicznym i tanim paliwie. A cztery diody na dole pokazują nam, że zbiornik gazu
jest napełniony w 100% zbiornik, który znajduje się pod autem i ma imponującą pojemność 125 litrów brutto. Tak jak mówiłem, zbiornik znalazł się pod autem, tu gdzie kiedyś było koło zapasowe. Ma imponującą pojemność 125 litrów, do którego możemy zatankować około 100 litrów gazu, co przy spalaniu powiedzmy 18 litrów na 100 km powinno nam wystarczyć na jakieś 600 km chyba, tak? Dobrze liczę? Tak mi to wychodzi. A po tych 600 km możemy podjechać na stację tankowania i za pośrednictwem pełnego wlewu zatankować gazu do pełna za 250 zł i cieszyć się przez następne 600 km jazdą za połowę ceny. Jeżeli chcielibyście sobie kupić takiego Dodge'a, serdecznie zapraszam. Jest to bardzo fajny samochód, właściwie nie zapraszam, co zachęcam, bo ja nie sprzedaję takich samochodów, ale zachęcam do zakupu takiego samochodu tylko wtedy, kiedy ktoś takie auto potrzebuje, bo kupić go tylko po to, żeby wozić się w pojedynkę, to chyba bez sensu. Jeżeli ktoś ma firmę budowlaną albo przedsiębiorstwo jakieś budowlane albo rolnicze, to jak najbardziej zachęcam, bo jest to niezwykle wytrzymały wół do pracy i z instalacją gazową całkiem ekonomiczny. A jeżeli spodobał Wam się film, to kciuk w górę i zachęcam do subskrypcji naszego kanału, na którym traktujemy o podobnych samochodach, oczywiście prawie zawsze z instalacją gazową, a niedługo będziemy również prezentować coś nowego, co mamy w swojej ofercie. A tymczasem na gazie, hej i zapraszam do